Witam Was, kochani, na kanale 7 metrów nad ziemią. Dzisiaj nieco inny materiał, niezwiązany z kościołami, z lataniem dronem, ale złożymy sobie taką bardzo ciekawą konstrukcję, drewniany safe. Jest on bardzo trudny do złożenia, zajmuje to przynajmniej 3 godziny, przynajmniej mi tyle zajęło. Myślę, że wyrobiłbym się dużo wcześniej, tylko kilka razy popełniłem błędów w różnych konstrukcjach. Teraz na filmie widzimy, ja rozpakowałem cały ten zestaw, jest w nim instrukcja obsługi, kilka takich płyt, na których są wytłoczone właśnie te elementy owego sejfu. Wykałaczki, gumki, recepturki oraz znajduje się kawałek papieru ściernego, ponieważ niektóre elementy trzeba będzie przyszlifować, aby to wszystko płynnie chodziło. Aby przystąpić do składania takiego sejfu, trzeba sobie zarezerwować kilka dobrych godzin na to, żeby na spokojnie można było to za jednym razem poskładać. Jeśli ktoś oczywiście nie będzie chciał tego za jednym razem, można podzielić sobie to na raty. Jednak nieco się brudzi w miejscu naszej pracy, w związku z tym no pewnie warto byłoby zrobić to za jednym razem i sobie posprzątać. Tutaj na filmie widzicie, że już składam konstrukcję. Wyciąga się ją z takich drewnianych ramek i słuchajcie, trzeba dość mocno uważać, żeby nie wyłamać tych elementów takich ważnych, które są elementami konstrukcyjnymi, bo są tam elementy, które do niczego się nam nie przydadzą, takie ramki, ale są właśnie bardzo ważne elementy konstrukcyjne, które będą bardzo, bardzo potrzebne i trzeba uważać. Na samym początku wyjąłem taki przyrząd, który pomaga w oddzielaniu takich drobniejszych elementów. Zresztą zobaczycie później na filmiku, że nim wypychałem niektóre elementy z tych ramek, ponieważ były bardzo sztywno wycięte i trudno było je oddzielić od tej ramki i dlatego używałem takiego przyrządu. Tutaj sam początek jest bardzo prosty i mało skomplikowany. Wymaga tylko cierpliwości. Na pewno będziecie potrzebowali kilku narzędzi. Myślę, że będzie potrzebny Wam nożyk, którym będziecie mogli ewentualnie przycinać czy coś zeskrobać, jakieś rzeczy, wspomniany papier ścierny, który już tam się znajduje, być może nożyczki, być może coś, jakiś mały, niewielki młotek. Ja akurat do przybijania niektórych elementów używałem końcówki nożyka. Przyjrzyjmy się teraz chwilę na filmie, jak to wygląda cały montaż i składanie owego sejfu. W momentach jakichś trudnych, newralgicznych będę starał się Wam to skomentować i powiedzieć, na co zwracać uwagę. I od razu tu już na samym początku mogę Wam powiedzieć, żeby dobrze złożyć dany sejf, czy no, tutaj sejf, ale są różnego rodzaju inne modele do składania, to trzeba na instrukcji obsługi, na instrukcji montażu zwrócić uwagę tam, gdzie są takie czerwone wykrzykniki, ponieważ one pokazują, że jeżeli w odwrotny sposób ułożymy dany element, to potem nie uda nam się go w odpowiedni sposób ułożyć już w całej konstrukcji, więc kluczowe jest właśnie to, aby w niektórych momentach zwrócić uwagę, w którą stronę ma być obrócony dany element tejże konstrukcji. Na to zwróćcie uwagę, bo ja kilka razy się pomyliłem i musiałem demontować całość sejfu albo niektóre elementy, żeby mógł prawidłowo działać. Na to proszę zwracajcie uwagę.
time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Po złożeniu już właśnie całej skrzynki, czyli tej głównej części naszego sejfu, przystępujemy do składania zamka. I tak jak zauważyliście, już tutaj na instrukcji pojawia się kolejny wykrzyknik, czyli trzeba zwrócić uwagę na to, jaka jest kolejność danych elementów i w którą stronę mają być obrócone, żeby potem nie było problemów i nie trzeba było rozbierać całego mechanizmu zapadkowego do otwierania owego sejfu. Widzicie, u góry już cała skrzynka jest złożona. Teraz przystąpiłem właśnie do składania zamka obrotowego, zapadkowego, który przysporzył mi troszeczkę problemów, ponieważ zajął mi w sumie najwięcej czasu, ponieważ tutaj w nim jest bardzo dużo elementów, które muszą być odpowiednio do siebie spasowane, tak żeby cały zamek dobrze działał. Co jakiś czas też widzicie, że moja łysina zasłania co nieco. Nie miałem inaczej jak ułożyć kamery, żeby można było w prosty sposób widzieć to, co wy teraz obserwujecie. Kamera wisi nade mną, i czasem moja łysina zasłania niektóre fragmenty składania tego modelu, ale myślę, że jeżeli ktoś podejmie się zadania podobnej czynności, to mu się uda nawet na podstawie tego filmu i instrukcji, którą będzie posiadał u siebie w domu, uda mu się złożyć taki sejf. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Jak widzicie, niektóre elementy szlifuję papierem ściernym, ponieważ są za bardzo, zbyt mocno spasowane i trudno jest je ustawić na swoim miejscu. I tutaj chciałbym, żebyście też zwrócili uwagę na jedną dość istotną rzecz. W niektórych momentach pojawia się grafika świeczki. Chodzi o to, aby woskiem dane poszczególne elementy nasmarować, z tego powodu, że łatwiej jest wtedy nimi obracać, przekręcać je. Dlatego zróbcie to. Ja tego na początku nie robiłem, bo uznałem to za zbędny krok, ale w późniejszym czasie okazało się, że jednak to jest bardzo, bardzo potrzebne, wręcz konieczne do tego, żeby cały mechanizm dobrze działał. Przy tych zapadkach, które tutaj widzicie, uważajcie, bo one są bardzo kruche, mi jedna też pękła, ale nie wpłynęło to w żaden sposób na sterowanie zamkiem szyfrowym. I tutaj już też popełniłem pierwszy błąd. Później
późniejszej części filmu będziecie widzieć, jak musiałem rozbierać cały mechanizm, bo niestety w zły sposób go umieściłem w tejże podstawie. No trudno, czasem tak bywa, czasem się tak zdarza, że człowiek nie zwrócił uwagi na jakąś rzecz. Ja nie zwróciłem uwagi i to wpłynęło, że musiałem, ten mój film się wydłużył i to moje składanie też się wydłużyło. Przypomnę, mi zajęło to 3 godziny 15 minut złożenie całego sejfu, no tak, żeby cały mechanizm działał. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że składanie całego tego mechanizmu to mega frajda i fajnie się go składa. Jest w niektórych momentach taki dość irytujący, bo jest dość precyzyjny i to musi być po prostu wszystko super mocno spasowane, żeby całość tego mechanizmu dobrze działała. No ale myślę, że fajnie sobie zafundować takich kilka godzin relaksu właśnie z takim składaniem. Zachęcam do tego, bo nie wymaga to jakichś specjalistycznych narzędzi. Można to zrobić nawet w swoim pokoju, nie brudząc zbytnio, ponieważ tak jak widzicie, no biurko jest, na biurku troszeczkę znajduje się różnych ścinków czy fragmentów całej tej konstrukcji, ale tak w całym pomieszczeniu jest czysto, nie pyli to, nie kurzy się z tego, więc myślę, że warto również to zrobić sobie u siebie w pokoju.
I tu jest jeden z błędów, który popełniłem, ponieważ nie powinny się znaleźć w całym mechanizmie trzy kółka, tylko dwa, i za chwilę będę musiał rozebrać na nowo cały ten mechanizm zapadkowy, no bo po prostu on nie miał prawa w takim układzie zadziałać. I widzicie, miałem już cały mechanizm ułożony, poskładany i wydawałoby się, że wszystko powinno działać. Jednak zobaczcie, musiałem poprzekładać te wszystkie części, ponieważ okazało się, że zmontowałem to w odwrotny sposób i nie byłem w stanie tego umieścić na stelażu całego mechanizmu zapadkowego. Naprawdę na to trzeba zwrócić uwagę, ponieważ nie da się go w inny sposób tego zamka ustawić, tak żeby on odpowiednio i dobrze działał. The whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms, this is home, where we are ever strong in the world that we made. No i w tym momencie dopiero zacząłem używać świeczki, ona już powinna być wcześniej użyta. Przy tych mechanizmach, elementach, tych trybach, tam też należało je nasmarować właśnie ową świeczką, woskiem. Ja tego nie zrobiłem i mój mechanizm działa dość ciężko i dość topornie. No z tego powodu właśnie, że nie użyłem niczego do smarowania, więc jak wy będziecie składać, to na to zwróćcie uwagę, żeby każdy element, który należy nasmarować, to zrobić, ale również zwróćcie uwagę na to, i tutaj ja też niektóre kroki pominąłem, jeżeli jest pokazany papier ścierny, to go użyjcie, ponieważ muszą być gładkie wszystkie krawędzie, żeby to wszystko dobrze odpowiednio działało. Jak zauważyliście, kolejny raz musiałem rozmontować,
ponieważ no, nie udało mi się dalej złożyć tego w taki prawidłowy, odpowiedni sposób. Bodaj 3 razy musiałem rozmontowywać tam i z powrotem cały ten mechanizm, żeby go złożyć w odpowiedni, prawidłowy sposób. To już jest praktycznie końcowy montaż, jeśli chodzi o tę część mechanizmu zamka. Teraz będę montował drzwi razem z zamkiem do całej tej głównej części sejfu, w której mogą być przechowywane niekoniecznie jakieś wartościowe przedmioty, bo ten sejf nie zabezpieczy przed niczym takim. Trzeba to raczej potraktować jako taką ciekawostkę modelarską, nie jako prawowity sejf, który ma ochronić nas przed złodziejem. Wymontowałem teraz cały mechanizm związany z przypięciem drzwi do całej obudowy sejfu. To też czynność wcale nie jest taka prosta i łatwa. Do tego mogą się Wam przydać kombinerki, ponieważ te części wchodzą bardzo, bardzo sztywno w tę ramkę i palcami jest je praktycznie niemożliwe
wcisnąć, dlatego warto zaopatrzyć się w niewielkie, małe kombinerki. Ja nie miałem takich kombinerek płaskich, miałem tylko takie okrągłe, ale one również dobrze się sprawdziły. Próbowałem to wbijać, też się nie udało. Najlepiej poszło właśnie dociskając je bardzo silno kombinerkami. Teraz instrukcja podaje, w jaki sposób rozkodować ten zamek, żeby wiedzieć, jaki jest szyfr, który pozwoli nam na zamykanie i otwieranie całego mechanizmu. Mój szyfr nie był trudny do zapamiętania, natomiast trudno go ustawić, ponieważ te elementy niektóre bardzo tak chaotycznie latają w całym tym mechanizmie zamka, no i niestety nie za każdym razem udaje się wbić ten prawidłowy kod, który pozwala na to, żeby bez problemu otworzyć safe. Żeby otworzyć safe w ogóle, trzeba przynajmniej dwa razy zakręcić całą tą główną częścią, środkową częścią w lewo, potem jeden raz w prawo do tego momentu, w jakim jest ta druga cyfra, i jeden raz w lewo trzeba zakręcić, żeby znalazła się trzecia cyfra w odpowiednim momencie i dopiero wtedy można otworzyć cały safe. Tutaj teraz widzicie, montuję taką osłonę, która zakryje mechanizm w drzwiach, który jest ukryty, tak żeby nie można było tam w żaden sposób odczytać tego kodu, który jest do otwarcia naszego safe'u. We'll be right back.
I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Teraz montuję takie elementy, które będą wspornikami do półki, która znajduje się w środku sejfu. Tam jest dość mało miejsca, ja mam dość dużą rękę i trudno jest tam niektóre elementy odpowiednio wbić, ale myślę, że drobniejsza osoba bez problemu sobie z tym zadaniem poradzi. W ogóle niektórych elementów jest więcej, jakby są dane nam na zapas, w razie gdyby w jakiś sposób niektóre części się uszkodziły, więc nie trzeba się martwić, że jeżeli coś pójdzie nam nie tak, nie uda się, to że wtedy będziemy musieli cały sejf mieć jakiś taki uszkodzony, nie, ponieważ są zapasowe części. Teraz już Wam, jak widzicie, pokazuję cały mechanizm. Mi niestety nie udało się otworzyć go za pierwszym razem, za drugim razem tak samo mnie, za trzecim razem też nie, i musiałem użyć specjalnego awaryjnego sposobu na otwieranie tego sejfu. Demontuje się fragment bocznej obudowy tych drzwiczek i wtedy bez problemu można dostać się do mechanizmu i go otworzyć. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za obejrzenie całego materiału. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się w jakiś sposób spodoba, przyda. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do komentowania, dodawania łapek w górę bądź w dół, zależy, czy się komuś podobało, czy też nie. Oczywiście materiały związane z lataniem dronem będą się jak najbardziej pojawiały, ale co jakiś czas może się znaleźć również coś innego na moim kanale. Więc zachęcam do oglądania. Trzymajcie się, cześć.